mam pewne blogi modowe, do których zaglądam, jednak jest to dla mnie inspiracja, a nie taki wzór, ani kopiowanie, więc stawiam i na własną jakąś inwencję twórczą i jakieś absolutnie trendy oczywiście. A jeden blog, który większość dziewczyn kojarzy, które się interesują, to jest blog Kasi Tusk, Make Life Easier. I jest jeszcze jedna dziewczyna, Włoszka, nie pamiętam dokładnie jej imienia i nazwiska, ale blog nazywa się The Blonde Salad, więc dziewczyna no, ma bardzo drogie rzeczy, natomiast też inspiruje, pięknie się ubiera, jeździ po pokazach, jeździ po całej Europie, po całym świecie, więc absolutnie polecam właśnie tego bloga. Pewne rzeczy w garderobie, które są droższe, no, na przykład torby i buty, staram się kupować jednak dobre. Teraz mam ze sobą torbę Longchampa, która no, wiadomo, no, jest casual, ale jest wygodna, fajna i będzie się długo trzymała. A tak samo z butami, no buty staram się kupować dobre, żeby się nie rozwalały. No chyba, że jakieś coś w stylu trampki, baleriny, to wtedy troszkę tańsze. Jeżeli chodzi jeszcze o firmy, tak samo z biżuterią, tutaj też bardzo lubię Lilu, które jest bardzo modne ostatnio, zwłaszcza tutaj w Warszawie, ostatnio postawiłam na Pandorę, więc tak to wygląda. Jedne rzeczy w garderobie są trochę tańsze, inne trochę droższe, bo wiadomo, są bardziej lub mniej potrzebne. A co masz dziś na sobie? Muszę się przyznać, koszulka i spodnie H&M. Buty bodajże, te wygodne buty, które mam na sobie, to jest chyba Aldo. Który jest dobrym sklepem, natomiast udało mi się kupić je na przecenie. Torba, tak jak powiedziałam, Longchamp, Pandorka, tak, ale to już dodatki.